Bardzo serdecznie zapraszam Państwa 21, czyli w tą niedzielę, od godziny 8 do 22 będą otwarte komisje obwodowe. Siedziby komisji obwodowych na terenie naszego miasta nie uległy zmianie. Jest tych komisji 12, więc nie wprowadzamy żadnych zmian, żebyście Państwo wiedzieli, gdzie od lat głosujecie i tam oczywiście przedstawiciele komisji będą na Państwa oczekiwać. W mieście Kościerzyna jest ponad 18 tysięcy wyborców, czyli mieszkańców, którzy są uprawnieni do oddania głosu. Przypomnę Państwu tylko, że w tych wyborach samorządowych głosujemy, otrzymacie Państwo od członków komisji obwodowych 4 karty. Karta biała, są to kandydaci do Rady Miasta, karta żółta, kandydaci do Rady Powiatu, karta niebieska, kandydaci do Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz karta różowa na wybory bezpośrednie burmistrzów, prezydentów miast. Na tych kartach, żeby głos był ważny, przypominam zawsze to przed wyborami, trzeba postawić krzyżyk. Przy wyborach do rad miasta, powiatu, sejmiku głosujecie Państwo najpierw na listę i na liście wybieracie kandydata, na którego chcecie oddać głos. Przy wyborach bezpośrednich jest jedna lista, tak jak powiedziałam, różowa. Tam są nazwiska osób, które kandydują do wyborów bezpośrednich i też w krzyżyku dokładnie stawiacie Państwo znak, dwie proste przecinające się pod różnym kątem. Innego znaku nie można używać, ponieważ głos będzie nieważny. Tak dla informacji również powiem, że po raz pierwszy w mieście Kościerzyna będziecie Państwo mogli głosować za pomocą pełnomocników. W mieście Kościerzyna będzie dwóch takich pełnomocników, którzy mogą oddać głos, bo tak ordynacja wyborcza zezwala na to. Przypomnę również jeszcze raz, że lokale wyborcze są otwarte od godziny 8 do 22. Również chciałabym Państwa poinformować, że osoby starsze bądź osoby niepełnosprawne, ale nie poruszające się na wózkach inwalidzkich, bardzo proszę o dzwonienie na telefon do Urzędu Miasta Kościerzyna i w godzinach od 12 do 15 będzie samochód do dyspozycji Państwa i z ogromną przyjemnością podwieziemy wyborców, którzy będą chcieli oddać głos.